Paweł Rybarczyk dla portalu Fight Sport, zawodnik warszawskiej Palestry, który już 17 października stoczy walkę na Grappler Night 3. Paweł, na początek prosiłbym Cię o przedstawienie się naszym czytelnikom. Powiedz, ile do tej pory stoczyłeś walk, może masz jakieś sukcesy amatorskie, zawodowe? To będzie moja pierwsza walka amatorska na tak poważnej gali. Brałem wcześniej udział w jakichś turniejach, ale tak jakby no nie kwalifikuję tego do amatorskich pojedynków. To będzie pierwszy mój występ na tak dużej gali. Paweł, powiedz, bo trenujesz w jednym z najlepszych klubów w Polsce, no w mojej opinii najlepszym. Powiedz, czy warunki rozwoju są dogodne, zwłaszcza, że zmieniliście lokalizację. W Twojej wadze z kim Ty najczęściej sparujesz, bo dobrych zawodników tam nie brakuje? Tak, często mamy dużo zawodników na różnych tak jakby grupach. Chodzę na treningi poranne, na treningi wieczorne, także zabawy robimy praktycznie na każdych treningach. Są to różne nazwiska, nie będę teraz przytaczał, bo jest po prostu tego dużo. Cały czas, tak jak powiedziałeś, w mojej kategorii wagowej jest dużo zawodników, więc cały czas to się zmienia. Warunki rozwojowe w klubie są jak najbardziej na najwyższym poziomie. Teraz też ta zmiana klubu bardzo korzystna, także myślę, że wszystko jest do rozwijania się, do zapewnienia sobie rozwoju. Powiedz, czy planujesz związać swoją przyszłość z kickboxingiem, K1, czy raczej masz inny plan na swoje życie? Tak, myślę, że bardziej K1 właśnie. MMA nie podoba mi się na tyle właśnie, co formę K1. Powiedz, będziesz walczył z zawodnikiem z Łukowa, z Dawidem Jastrzewskim, jeśli się nie mylę. Przeciwnik no mało znany, mało startuje, no ty jesteś bardziej doświadczonym na pewno zawodnikiem. Powiedz, co oprócz tego doświadczenia będzie przemawiać na twoją korzyść w tej walce? No to tak jak już mówiłem wcześniej, że ring zweryfikuje, to zobaczymy. Ja dam z siebie wszystko, myślę, że jest siła, także może ta siła będzie dominowała, zobaczymy. To będzie twój pierwszy występ, jak wspomniałeś, na gali. Powiedz, nie czujesz żadnego stresu, bo to jednak będzie wyjście przed dużą publicznością. Tak, jeszcze zwiększyłem tą publiczność o moich fanów, moich dopingujących. Nie, może fanów to za dużo powiedziane, ale znajomych i ludzi, którzy przyjdą mnie tam dopingować. Także nie czuję się zestresowany, wręcz przeciwnie, chcę wyjść i pokazać dobrą walkę. Powiedz, jak mógłbyś zaprosić fanów na nadchodzący ten pojedynek? Czego możemy się w ogóle po tobie spodziewać w tej walce? No myślę, że dam z siebie wszystko. Zapraszam wszystkich na trzecią edycję Grappler Night do Mińska Mazowieckiego. Będzie mocna walka. Zapraszam. Paweł Rybarczyk dla portalu Fight Sport. Dziękuję bardzo. Dzięki.